Dobry wieczór, dobry wieczór. Wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Kochani, w Królestwie Bożym jest tak, że każdy w pewnych momentach staje się dla kogoś duszpasterzem. Jeżeli Twoje życie z Chrystusem rozwija się w taki sposób, w jaki powinno się rozwinąć. Jeżeli w Twoim życiu był etap niemowlęcia, był etap bycia dzieckiem, był etap wchodzenia w dojrzałość, być może jesteś dojrzały, być może jesteś dorosły w Jezusie Chrystusie, a być może nawet jesteś doświadczony i starszy w Jezusie Chrystusie, to z całą pewnością w Twoim życiu dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś przychodzi i prosi Cię o radę. Prosi Cię, byś pomógł Mu rozwiązać. Pewien problem, byś mu doradził, byś zajął jakieś stanowisko w jakiejś sprawie, jakiejś sytuacji, byś coś rozsądził. Oczywiście z perspektywy pastora bardzo często się to dzieje, że ktoś do mnie przychodzi po taką radę, bym coś rozsądził, bym coś sprawdził, ale myślę, że nie trzeba być pastorem, żeby być dla kogoś duszpasterzem. Każdy z nas, w pewnym momencie swojego życia z całą pewnością jest dopuszczony do takiej posługi. I przez lata doświadczeń nauczyłem się, że najcenniejsze rady, a w zasadzie jedyne rady, które mają jakikolwiek sens, jedyne duszpasterstwo, które ma jakikolwiek sens, jedyne zajęcie stanowiska w jakiejś sprawie, to zajęcie stanowiska opartego na Bożym Słowie. Nie na naszym prywatnym zdaniu, nie na tym, co nam się wydaje, nie na tym, co my sobie tam myślimy, ale na tym, co mówi Słowo Boże. Autorytet w Królestwie Bożym to tak naprawdę ustawiczne przypominanie tego, co mówi Boże Słowo sobie i innym. Autorytet Dusz pasterski bierze się z tego, że z jakimkolwiek problemem się zetkasz, jakąkolwiek sytuację musisz rozwiązać, komukolwiek musisz doradzić, doradzisz tym, co mówi Boże Słowo, wskażesz na Boże Słowo, odniesiesz się do Bożego Słowa i to Boże Słowo będzie punktem odniesienia do wszelkiego rodzaju doradztwa, jaki uprawiamy. Apostoł Paweł. Do swojego wychowanka w wierze, do kogoś, komu zalecił pewne rzeczy, prowadzenie zboru w Efezie, do Tymoteusza w czwartym rozdziale w swoim drugim liście pisze tak. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo jego. Głoś, słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie cierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. Apostoł Paweł tu wyraźnie mówi Tymoteuszowi, wyraźnie jest napisane, by głosił Boże Słowo. By w każdym czasie był gotowy do tego, by wskazać na Boże Słowo, w czasie dogodnym i niedogodnym, w czasie kiedy w sposób łatwy możemy wskazać na Boże Słowo, bo nie kłóci się to z naszym ludzkim pomysłem, nie kłóci się to z naszym sercem, nie kłóci się to z jakimś humanizmem, od którego nikt z nas nie jest wolny, ale również w czasie niedogodnym. Czasem są takie sytuacje, kiedy wskazanie na Boże Słowo to. Obdarcie ze skóry to wskazanie na zupełne inne rozwiązanie, niż ktoś chciałby usłyszeć. Bardzo często powtarzam, że prawdziwy przyjaciel to przyjaciel, który drugiemu człowiekowi mówi to, co powinien usłyszeć, a nie to, co chce usłyszeć. I warto tutaj wspomnieć, że to, co powinien usłyszeć, to na pewno nauka wynikająca z Bożego Słowa. Doradzajmy Bożym Słowem, tylko Bożym Słowem, nigdy swoim prywatnym zdaniem, nigdy swoimi prywatnymi opiniami. Te powinniśmy zachować dla siebie. Paweł mówi, że mamy karcić, gromić, napominać z wszelką cierpliwością i pouczeniem z Bożego Słowa. Bo przyjdzie taki czas, a uważam, że już przyszedł, że ludzie zdrowej nauki nie cierpią i będą według swoich własnych upodobań zbierać sobie nauczycieli, którzy będą mówić to, co ludzie chcą usłyszeć. Najczęściej w kościołach jest to wybór między Bożym Słowem a humanizmem źle pojętym miłosierdziem, źle pojętą miłością, źle pojętą radością, źle pojętym pokojem i wszystkim tym, co humanizm wypaczył. Na przykład Boże Słowo mówi, że nawet gdybyś miał ponieść szkodę, to masz dotrzymać słowa, które dałeś. Nawet jeśli przyniesie ci to właśnie jakąś szkodę, jakieś cierpienie. We współczesnym świecie uczy się wszystkich, że mają być szczęśliwi, a Słowo Boże mówi, że czasem trzeba ponosić krzyż. Czasem jest ciężko, czasem jest pod górkę. Boże Słowo Mówi do nas jasno i wyraźnie, że są sytuacje, w których dla Bożego Królestwa powinniśmy zachować się tak, jak Boże Słowo mówi, chociaż kłóci się to z ludzkim pojęciem miłości i miłosierdzia. Na przykład Boże Słowo mówi by nie mieć nic wspólnego z tymi, którzy plują na Boga, albo z tymi, którzy okazali się być fałszywymi braćmi. Fałszywymi siostrami i boli nas serce, kłóci się to z ludzkim pojęciem, kłóci się to z ludzkim miłosierdziem, ale my mamy być wierni Bożemu Słowo. Dzisiaj bardzo często w świecie słyszymy, że najważniejsze to osiągnąć kompromis, a Boże Słowo mówi o pewnym porządku: porządku w kościele, porządku w rodzinie, porządku w małżeństwie i tak dalej i tak dalej świat nas dzisiaj uczy, że najważniejsze, co mamy do wykonania, to wychować swoje dzieci. Przede wszystkim jesteś matką, jesteś ojcem, a słowo Boże mówi, że przede wszystkim jesteś żoną i jesteś mężem. Radźmy z Bożego słowa, wskazujmy na Boże słowo. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się z perspektywy czasu, że kiedy my radzimy tak, jak Boże słowo mówi, kiedy nasze rady to wskazanie na Boże Słowo, to sam Bóg powoduje, że te rady się spełniają, że to jest dobra rada. Kiedy wskazujemy na Boże Słowo, to sam Bóg powoduje, że wychodzi to słuchaczowi tej rady i nam samym na dobre. Nawet kiedy wydaje nam się, że z takiej rady może być tylko katastrofa, Bóg robi z tego coś wspaniałego. I to jego zmartwienie, to Bóg się przejmuje, i Bóg jakby jest odpowiedzialny za to, żeby ta rada wydała właściwy owoc, jeśli to jest rada oparta na Bożym Słowie. Natomiast, jeśli to są nasze pomysły, nasze prywatne zdania, nasz prywatny światopogląd, nasze ludzkie pojmowanie rzeczywistości, nasze omijanie, Bożego Słowa, to wtedy to my musimy się starać, by ta rada na dobre wyszła. To wtedy my musimy za tym gonić i to wtedy my musimy bardzo uważać, by to nie przyniosło katastrofalnych skutków i by to nie rozczarowało tego, kto wziął od nas tę radę. Kiedy my radzimy z, własnego, z własnej duszewności, to wtedy my całkowicie odpowiadamy za efekt tej rady. Ale jeśli radzimy z Bożego Słowa, jeśli wskazujemy na Boże Słowo, to to Boże Słowo jest gwarancją tego, że ta rada wyjdzie każdemu na dobre. Pamiętajmy, nasze prywatne zdanie to nasze prywatne zdanie, a nikt z nas nie jest, nie, nikt z nas nie jest nieumylny. Natomiast Boże Słowo to Boże Słowo, ono jest zawsze nieumylne, zawsze. Paweł do Tymoteusza pisze w tym liście dalej tak. Ty bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełni rzetelnie służbę swoją. Paweł mówi do Tymoteusza, że ma czasem nawet cierpieć z powodu tego Bożego Słowa, ma wskazywać na Ewangelię, ma rzetelnie swoją służbę pełnić. Dlaczego? Dlatego, że właśnie do tego jesteś powołany przez Pana Boga. Właśnie do tego jesteś powołany, by wskazywać na Boże Słowo, by ustawicznie mówić, że to Boże Słowo jest rozwiązaniem. I Paweł kończy ten fragment mówiąc tak: Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego. Umiłowałeś przyjście Jezusa Chrystusa, bądź wierny Jego Słowu. Zachowaj dobry bój, zrób dobry bieg i zachowaj wiarę, a zachowasz wiarę wtedy, kiedy zobaczysz, że opieranie się na Bożym Słowie przynosi Tobie i innym prawdziwie obfite, radosne i pełne pokoju życie, cokolwiek się dzieje na obkoło. Wspaniałości z nieba, do usłyszenia jutro z Bogiem.